Szpitale w Małopolsce przystępują do odmrażania łóżek szpitalnych, poinformował podczas konferencji prasowej wojewoda Łukasz Kmita. To efekt postępującego, choć na razie bardzo wolno, spadku obłożenia tzw. miejsc covidowych. Małopolskie szpitale dysponują bazą ponad 12 tysięcy łóżek. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ponad 4200 łóżek zostało przekształconych w ostatnich dniach i tygodniach na łóżka covidowe, ale ostatnie dane epidemiczne z 10 dni, ale w sposób szczególny, bo na tym głównie bazujemy, dane dotyczące spadku zajętości łóżek w szpitalach mogą świadczyć o tym, że ta tendencja dotycząca przygotowywania planu odmrażania łóżek szpitalnych jest potrzebna. Odmrażanie łóżek szpitalnych to priorytet w związku z trzecią falą pandemii. Wiele planowych zabiegów i operacji zostało odwołanych. W sumie w całym województwie małopolskim możemy na razie mówić o odmrożeniu 132 łóżek szpitalnych. Pracowaliśmy z dyrektorami wszystkich małopolskich szpitali, aby określić optymalną liczbę łóżek, która będzie dostępna dla pacjentów z koronawirusem i pracować nad planem, który będzie bezpieczny dla Małopolski. W dniu dzisiejszym chciałbym przekazać, że łącznie od wczoraj i od dzisiaj, bo pewne decyzje już wczoraj podjęliśmy, podpisaliśmy, ale dzisiaj one de facto wchodzą w życie, będzie odmrożonych oprócz szpitala Expo 132 łóżka. Na liście szpitali nie ma Nowego Sącza, jak powiedziała nam rzecznik prasowy szpitala Agnieszka Zele-Grachtan. Na razie wszystkie łóżka covidowe są tu zajęte. Na dzień dzisiejszy w szpitalu w Nowym Sączu nie odmrażamy łóżek covidowych. Nie przekształcamy ich na łóżka czyste, ponieważ obłożenie jest dość spore. Zobaczymy, jak będzie sytuacja się kształtować dalej. To wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w regionie. Jeżeli będzie malała liczba zakażonych, to oczywiście będziemy odmrażać. Jak na razie takiej decyzji nie podejmujemy. My mamy na dzień dzisiejszy zajętych 122 łóżka na rano były zajęte, więc jest to bardzo duża liczba osób chorych z zakażeniem koronawirusem.